Po śmierci męża, Jana III, Maria Kazimiera opuściła Rzeczpospolitą. Nowym miejscem jej pobytu stał się Rzym, do którego dotarła po podróży trwającej prawie pół roku. Dlaczego ta podróż trwała tak długo? To nie tylko kwestia ówczesnej komunikacji, ale tego, że w każdym z miejsc, w którym się znajdowała, przyjmowano ją jako wdowę, jako żonę po wielkim wodzu i obrońcy chrześcijaństwa. Kilka tygodni spędziła w Wenecji, gdzie odwiedziła wspaniałe weneckie teatry, oglądając opery, poznając styl włoskich śpiewaków. I te wydarzenia, te doświadczenia stały się niezwykle ważne, kiedy już w Rzymie stała się patronką opery, znaną, podziwianą przez najważniejszych mieszkańców Wiecznego Miasta. Kiedy Maria Kazimiera dotarła do Rzymu, była wspaniale przyjmowana przez papieża, kardynałów, dyplomatów, ambasadorów. Ona sama wydaje się, że najpierw obserwowała, jak wygląda życie Rzymu, jego kultura, odwiedzała wspaniałe zabytki i poznawała miasto. Była na tyle, moim zdaniem, inteligentną osobą, że bardzo szybko zauważyła, że muzyka, sztuka to jest środek, dzięki któremu można budować swoją pozycję w Wiecznym Mieście. Sztuka muzyczna była sztuką niezwykle kosztowną, wymagała wielkich nakładów finansowych, ale też talentu patrona. I Maria Kazimiera, najpierw uczestnicząc jako gość w różnych festach organizowanych w Rzymie, zarówno religijnych, jak i świeckich, potrafiła wykorzystać tę wiedzę, wykorzystać swoje doświadczenia królowej wielkiego kraju i stworzyć w Palazzo Zuccari niezwykle ważne miejsce na kulturalnej mapie Rzymu. W jej pałacu z okazji rocznicy odsieczy wiedeńskiej wielokrotnie rozbrzmiewały wspaniałe serenaty, do których niestety muzyka dzisiaj się nie zachowała. W 1709 roku w Palazzo Zuccari Marii Kazimiery Sobieskiej rozbrzmiała pierwsza opera. Według wielu osób, które ten spektakl oglądało, a także widzów kolejnych przedstawień operowych, dzieła wstawiane w pałacu Marii Kazimiery były lepsze od tych prezentowanych w pałacach innych wybitnych postaci mecenasów, jak również lepsze od tych prezentowanych w teatrze publicznym. Maria Kazimiera zaprosiła do współpracy kilkoro ważnych artystów. Jej librecistą, a równocześnie sekretarzem był Carlo Sigismondo Capece, poeta arkadyjski, dzisiaj uważany za jednego z ważniejszych twórców reformy libretta operowego. Muzykę komponował Domenico Scarlatti, wybitny, genialny syn Alessandra Scarlattiego, dzisiaj postrzegany jako wybitny klawesynista, autor wielu klawesynowych sonat, a wówczas młody talent, który rozwijał się w Teatrze Marii Kazimiery Sobieskiej. Nie ma historii muzyki dzisiaj, która nie wspominałaby Domenica Scarlattiego, a on swoje kompozytorskie szczyty właśnie rozwijał w Teatrze Marii Kazimiery Sobieskiej. Z tego chociażby powodu jej teatr i jej działalność mecenasowska pojawia się niezmiennie w literaturze na temat historii opery Rzymu. Wśród artystów, których Marysieńka zaprosiła, pojawił się również Filippo Iubarna, scenograf jej dzieł, które określano jako piękne, przygotowane z wyczuciem, smakiem, w których zachwycano się słowem, ale także muzyką, a również wykonaniami śpiewaków, których Marysieńka zatrudniła w swoim teatrze. Ona sama natomiast podkreślała wielokrotnie, że autorem tego wielkiego sukcesu jej teatru był jej syn, królewicz Aleksander Sobieski. Warto jednak pamiętać, że to Maria Kazimiera ułożyła na ten teatr, a nie byłoby wspaniałych oper bez ich podstawy finansowej. Wiemy, że wielokrotnie pisała o swojej bardzo trudnej finansowej sytuacji, a mimo to na teatr w jej pałacu nigdy nie zabrakło funduszy. W związku z tym
z perspektywy też wielu, wielu lat i już w tej chwili to nawet stuleci, wyraźnie widać, że warto inwestować w kulturę, ponieważ ona jest tym elementem, który trwa niezmiennie, niezależnie od zmieniających się okoliczności politycznych. Kultura, muzyka, dzieła sztuki trwają i mówią znakomicie o ich patronach. Maria Kazimiera jest niewątpliwie tą osobą, która na trwałe zapisała się w historii nie tylko Rzymu, ale barokowej Europy.